Cześć, z tej strony Wasza Malinka, a dzisiaj pokażę Wam moją codzienną rutynę w Star Stable Horse. Właśnie wchodzę do gry. Bo trzeba chwilę poczekać. Już, o. Wchodzimy. Więc tak. Oczywiście, najpierw chcę się przywitać z moimi wszystkimi komikami. Pierwszy. Oczywiście robię wszystkie serduszka. Tu właśnie, to jest Lemon, jest to kurde Balinski, którego mam u siebie w wystawie Star Stable Online. To jest bardzo fajny kucyk. Jest to jedyny chyba na stronie. Drugim zadaniem jest po prostu do wyczyszczenia. Ja mam wszystko kolejne na 10 poziomie, a więc w sumie nawet nie mam co sobie robić, ale codziennie do mnie zajrzą i porobię te wszystkie serduszka. Głaskanko też jest. Wiem, ale to głaskanko tak wolno leci. Ale już prawie. Okej. Odbieramy serca. Już nie będę go karmiła, tylko jeszcze go wezmę na szybkie drążki i skoki. Tylko to chciałam dzisiaj z nim zrobić, żeby on też nie zapomniał niczego. Więc no. Wszystko poszło zgodnie z planem. Można powiedzieć na nie. Bierzemy go jeszcze na skoki. Hop. Pierwsza przeszkoda naprawdę ładnie przeskoczył. Drugą on zresztą tak samo. To nie było za bardzo widać, ale też ładnie przeskoczył. Tu też ślicznie. O, tutaj akurat strącił, ale to... Jest ok. Przechodzimy do kolejnego konika. Potem przejść do Luny. Jest to Luna. I tutaj szybko odbierzemy. No, więc potem jeszcze porobimy to tutaj. Ale oczywiście najpierw trzeba się zająć naszą Luneczką. To był mój pierwszy konik tutaj. Pierwszy był Luna, potem był właśnie Luna. Ja na razie nie mogę robić filmów w serce horów, bo nie mam komputera i nie mam jak zbierać. A ja nie mam telefonu do tego czasu na iPhone, więc no. Więc nie mogę. Dobra, szczotkujemy. Okej, dalej. To jest trochę szybciej leci teraz to głaskanie. Więc no, dobra. I tak samo jak z Lemonem weźmiemy ją tylko jeszcze na lążę przez te małe kawaletki. Żeby też nie za bardzo ją obciążać i w ogóle. Ale jeszcze ją też weźmiemy ją też na skoki. I też wszystko ładnie, zobaczymy jak ona się może skakać, bo mi czasem ma takie humorki, a czasem ma naprawdę dobre te humory.
więc naprawdę fajnie. Hop. Na razie jest ok. Hop. Teraz też bardzo dobrze. Gdzie jest srebrna polana? Niedługo na pewno zacznę nagrywać też znowu ze serstwem online. Dobra, więc przechodzimy do kolejnego konia. Ostatniego niestety jest to Wunderlands. Jest to American Pinehorse i to był mój trzeci konik. I on też jest na 10 poziom. Moim kolejnym koniem, którego przeniosę do ESA, będzie to ten Lunka, czyli kucyk islandzki. To jest kucyk islandzki. Okej, okay, jedziemy dalej. Kopytkę i zrobimy. Wszystkie moje... Prawie wszystkie moje konie to są klacze. Dwie klacze i jeden wałaszek. Tylko głaskanko szybkie. No daj łebek, no. Ale to postaram się wam nagrać inny odcinek, czyli z jakichś innych gier też. Czyli będziecie musieli mi pisać w komentarzach, jakie wy chcecie te gry. I jakbyście chcieliście, piszcie po prostu w komentarzach, jakie byście chcieli gry, które bym zainstalowała, potem będę nie grała. Oczywiście na odcinkach. Dawno nic nie wstawiałam na mój kanał, a więc teraz jest opora na to, żeby w końcu coś wstawiła. Jeszcze tylko skoki. A potem porobimy te zadania, te co dają mi pieniążki, ja tam muszę coś zrobić. To są łatwe te zadania, czemu ona galopuje jak Anglik i tak uszyk to tuli jak Anglik, gdy skacze. No przyjrzyjcie się teraz jej uszom. No i tak, tak, tuli uszom, uszy daje do tyłu. Ale to ładnie w sumie wygląda. Tylko ten technik skoku ma taką sobie. Ale też jest ok, więc tak. Mi chodziło generalnie o te zadania. Tu. Ja sobie je zrobię. I trzeba założyć siodło na Lemona. No, kurczę. Czekajcie chwilę. O. Gotowe. I już przejdziemy jeszcze tylko, żeby napoić. On się napije. Tak. Spoko. Okej, odbieramy. Super. No, więc ja już chyba z wami już kończę i dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.